Zostajemy przy sporcie, proszę Państwa, chociaż w nieco innym wymiarze, bo o tenisie porozmawiamy. Iga Świątek, Tomasz Świątek, tenisistka i wioślarz, córka i ojciec, juniorka i olimpijczyk. Tak w skrócie można Was przedstawić. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Rozmawiamy oczywiście o ćwierćfinalistce tenisowego French Open Juniorów. Gratuluję wyniku. Dziękuję. I co dalej? Co dalej? Zobaczymy. Teraz będzie Wimbledon. No właśnie. Przygotowujesz się do Wimbledonu? Znaczy, właściwie nie ma takiej okazji, żeby się dobrze przygotować, bo jest bardzo mało kortów na trawie, ale coś wymyślimy. A jak tata zarządza? No, tak jak możemy. To po prostu jest cały czas walka. Tak banalnie rzecz ujmując, rozumiem, że to jest naturalne przejście, że jeśli tata był zawodowym sportowcem, a pan był wioślarzem, olimpijczykiem, to siłą rzeczy jedna, druga córka też gdzieś tam ten sport musiały zacząć uprawiać, czy nie? No, w sumie nie musiały, no, ale dobrze było robić coś jeszcze poza szkołą, prawda? No, złapały obie bakcyla. Troszeczkę starsza jakby zdrowotnie nie wytrzymała, ale próbuje z powrotem wrócić. Iga sobie do tej pory świetnie radzi zdrowotnie, więc odpukać jest okej. No i staramy się jakby pokonywać te wszystkie progi, które nas jakby po drodze spotykają. I idziemy do przodu. Mhm. A tenis to już jest twój wybór na resztę życia? Słucham? Tenis to jest twój wybór na resztę życia? Już teraz, na tym etapie? Tak, to znaczy ostatnio właśnie zaczęłam postrzegać tenis jako moją przyszłość. Bardziej zaczęłam się przykładać i bardziej mi na tym zależy. Mhm. A z czego to wynika? Że już tak wszystkie pozostałe plany, marzenia, pomysły odeszły gdzieś tam na bakier, bo zobaczyłaś, że są wyniki? Tak, to znaczy właśnie może zauważyłam, że jednak jest szansa, żebym coś osiągnęła w życiu większego i że, że po prostu mi to wychodzi, więc dlaczego nie? Mhm. Twój trener, Michał Kaznowski, powiedział ostatnio tak, zresztą po meczu z Amerykanką Sofią Klein, tak? Powiedział coś takiego, dzięki temu zwycięstwu być może uwierzy, że może walczyć w dorosłym tenisie. Do tej pory chyba w to nie wierzyła, teraz zobaczyła, na co ją tak naprawdę stać. Tak się stało po tym spotkaniu? Czy właściwie teraz Michał Kaznowski już skończyliśmy współpracę, ale... Ale wtedy tak mówił. Tak, mówił. I właściwie to prawda, bo ten Roland Garros bardzo dużo mi pokazał, że mogę właśnie walczyć już o najwyższe miejsce na świecie i że mogę się bić z tymi najlepszymi. A jak to się zmieniło w rankingach? Bo wtedy byłaś na 47. miejscu, prawda? Tak, ale nie załapałam się do turnieju głównego, bo lista zamykała się 2 tygodnie wcześniej. Nie, 5 tygodni wcześniej. 5 tygodni, nie wiem właściwie. Tak, 5 tygodni. 5 tygodni wcześniej i wtedy byłam jeszcze 67, mhm. Więc nie udało się załapać do turnieju głównego. Do Wimbledonu jest jeszcze trochę czasu. Czy ty wtedy odpoczywasz, trenujesz tylko pod tym kątem? Czy jeszcze po drodze są jakieś mniejsze turnieje, jakieś inne wydarzenia? Na razie nie mam żadnych planów na turnieje przed Wimbledonem i staram się przygotować do niego. Chociaż właściwie teraz wszystkie moje przygotowania są, są takie, żebym osiągnęła sukces za kilka lat, prawda? Już w profesjonalnym tenisie. Profesjonalny tenis za kilka lat to znaczy kiedy? Znaczy, właściwie mam nadzieję zacząć grać profesjonalne turnieje już od tego roku. Jeśli dostanę taką możliwość i dzikie karty do tych najmniejszych turniejów, to na pewno to wykorzystam, ale miałam na myśli bardziej większe turnieje. Mhm. Znaczy, profesjonalny to tylko dlatego, że po prostu mówimy o grze, gdzie można zarabiać pieniądze, prawda? Natomiast w tej chwili Iga jakby pokonuje te bariery tenisa juniorskiego na świecie. Mhm. I to są jakby takie etapy, prawda? Czyli jakby wspinając się teraz w tych rankingach, zdobywając doświadczenie, no bo to jest istotne, no będzie później musiała się spotykać z dziewczynami bądź nawet kobietami i tutaj już nie ma ograniczeń wiekowych, prawda? Bo może grać z rówieśnicą, a równie dobrze może grać z osobą, która będzie od niej starsza o, nie wiem, 10 lat i będzie miała większe doświadczenie, będzie, nie wiem, na przykład silniejsza. No i to są właśnie te nowe wyzwania, które przed nami będą, czy przed Igą bardziej będą stały. A dlaczego by pan porównał wysiłek, który muszą ponieść rodzice przy takim trybie życia, funkcjonowania? Ojej. To wysiłek mówimy... No, o pieniądzach przede wszystkim. No tak, no to jest duża, duża potrzeba w tej chwili, bo czym idziemy wyżej, tym jakby te i potrzeby rosną, prawda? I to się wiąże ze wszystkim. Z trenerami, z wyjazdami głównie, bo to jest jakby istotą sprawy.
No i tutaj nie ukrywam, że jest dosyć ciężko, prawda? No, staramy sobie pomagać jak możemy z każdej strony. Minimalnie nam związek pomaga. W tej chwili współpracujemy z Legią Warszawa, bo tam jesteśmy w klubie. I przy Legii jest, powiedzmy, fundacja Warsaw Group, która nam pomaga. I w ten sposób sobie jakoś... Gdyby tego nie było, rozumiem, że poziom zniechęcenia byłby wystarczający, żeby zrezygnować. To się często powtarza. Przy młodych zawodnikach. Ja już to kilka razy słyszałem, że rzeczywiście... To nie jest jakby warunek, że jak nie mamy, to rezygnujemy, prawda? No, bylibyśmy może w innym miejscu dzisiaj. No, nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy, czyli Iga, gdzie jest, prawda? No dzisiaj, powiedzmy, po tych, można powiedzieć, bo po tym drobnym sukcesie w Paryżu, no jest 27 na świecie. No to już jest jakiś wynik, prawda? I w momencie, bo tam jest, powiedzmy, taki jakby nie tyle obietnica, ale jak będzie w pierwszej dziesiątce na świecie, no to już sam ITF będzie pozwalał, bądź będzie dawał dzikie karty do kilku turniejów właśnie tych zawodowych i to nam pozwoli, czy IDZE pozwoli, żeby mogła łatwiej wystartować. Bo... I złapać oddech. No nie. Tu nie ma gdzie łapać. Mówię o finansowym oddechu. No, nie do końca tak jest. Bo granie tych najmniejszych turniejów typu 10-tysięcznik, to nie mówimy, że 10 tysięcy zarabia zawodnik, prawda? Bo tam za wygranie turnieju to jest ponad 1000 dolarów, więc jeszcze odchodzą podatki, no inne historie, więc to... Spokojnie. Długa droga. Tak naprawdę mówi się, że te zawodnicy czy zawodniczki to jest ta pierwsza pięćdziesiątka, którzy zarabiają, ale to mówię, to jest jeszcze kawałek czasu i... Wzorce są jakieś? Masz taką jedną zawodniczkę, zawodnika, na którą patrzysz i kurczę, chcę tak jak ona, albo tak jak on. Znaczy właściwie zawsze jak ktoś się mnie o to pytał, zawsze mówiłam co innego, ale ostatnio... A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że ostatnio spodobała mi się Muguruza. I na pewno to, że jakby to był mój pierwszy wielki szlem, a ona akurat go wygrała, na pewno to jakby trochę, nie wiem, zbliżyło mnie do niej, czy coś w tym stylu. Na pewno podoba mi się jej gra, podoba mi się jej charakter, bo miałam okazję przyglądać się jej rozgrzewkom przed meczem. Jest bardzo profesjonalna i po prostu, nie wiem, mam nadzieję, że pójdę w jej ślady. Jest na razie druga na świecie. A to jest tak 1:1? Co cię interesuje w niej? Czy jakby, nie wiem, z Muguruzy wzięłabyś, nie wiem, na przykład pracę nuka, z kogoś innego forehand, a z kogoś innego backhand? Jak to działa? No trochę chyba tak się buduje własny styl, prawda? Podgląda się różnych zawodników, tych najlepszych. I myślę, każdego po trochu. No, z Igą jest trochę tak, że po prostu no, gdzieś tam na pewnych etapach fascynuje się innymi, powiedzmy, graczami, tak? Ale no, to nie jest złe, prawda? A Maria Szarapowa? Kiedy ona wchodziła do profesjonalnego tenisa, to się rodziłaś? Tak. To znaczy... Jeszcze wzorzec, czy już nie, po ostatniej aferze? No, ona chyba nigdy jakoś mi się nie podobała za bardzo, przez to jak wydawała takie wysokie dźwięki na korcie podczas uderzeń. Ty nie krzyczysz. Krzyczę czasami, a już naprawdę, kiedy jestem zmęczona. I... Teraz po tej aferze dopingowej to nie jest najlepszy wzór. Chyba jednak nie. Iga Świątek, Tomasz Świątek, bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Czekamy na kolejne sukcesy. Niebawem Wimbledon, więc i będziemy to dokładnie oglądali. Za chwilę w Polsat News kolejne tematy.